Kandydaci do tytułu Mister Supranational 2018. Wielkie brawa! Jakub Kucner, Mister Polski 2017. Jakub, tak? Tak, dokładnie. Wicemister Global 2018. Teraz. Tak to było chyba w maju, tak? W lipcu. Tak. Jak wspominasz właśnie tamte wybory, te Mister Global? Mister, no to był mój pierwszy konkurs międzynarodowy i przyznam się szczerze, że jadąc na Mistera Global, właściwie tak naprawdę nikt nie wierzył w to, że jestem w stanie chyba do końca przywieźć tam jakiś tytuł. Ja sam nie wierzyłem w to, dlatego że wiedziałem, że bardzo ciężko jest w tych konkursach międzynarodowym osiągnąć jakiś wysoki poziom, a tym bardziej Polakowi do tej pory udało się zostać trzecim wicemisterem Global i to był Rafał Maślak. No a ja po wyjeździe na Mistera Global oczywiście no, stwierdziłem, że co mi tam, będę się dobrze bawił, pokażę się z jak najlepszej strony, pokażę swój kraj z jak najlepszej strony. No i po wszystkich eliminacjach, po rozmowach z jury, po całym dwutygodniowym zgrupowaniu okazało się w dniu finału, że jestem jedynym Europejczykiem, który wszedł do top 5, no i zostałem drugim wicemisterem Global, czyli stanąłem na podium, więc to też historyczny wynik, bo jestem pierwszym Polakiem, któremu się udało to dokonać. Także wspominam to bardzo dobrze, bo udało się faktycznie osiągnąć jakiś duży sukces. I teraz finał Mister Supranational. Tak, to jest finał Mistera Supranational. Jest to mój ostatni konkurs, bo już ogłosiłem jakby też u siebie na social media, że to jest ostatni konkurs, z którym startuję i już wystarczy. Są 4 konkursy, w których brałem udział, przy 6-7 było, więc myślę, że to już jest wystarczająco. No i ten jest ostatnim, ale też jest wyjątkowy, no bo odbywa się u nas w kraju, więc chciałbym się jeszcze raz jak najlepiej zaprezentować i na pewno też znaleźć jakieś wysokie miejsce. Bo masz bardzo dużo zainteresowań. Między innymi to jest fitness. Prowadzisz fitness, tak, w Warszawie? Dokładnie tak. Znaczy zawsze były dwie drogi, bo ja jestem po studium aktorskim też. Zawsze bardzo mocno interesowałem się aktorstwem. No i był też sport. Udało mi się wydać płytę fitnessową z Ewą Chodakowską. Jakby zajmuję się fitnessem, ale teraz będę jakby bardziej się angażował aktorsko, ponieważ dostałem jedną z dużych ról w serialu polskim. W jednym z seriali polskich, nie mogę jeszcze zdradzić w jakim, ale już ruszyły zdjęcia. To nie pytamy. Tak, to jest długa rola, nowa postać wchodząca do serialu. Jeden z najpopularniejszych seriali w Polsce, mogę tylko zdradzić. Mhm. Niedługo już będzie wiadomo, więc cieszę się, bo zacznę też aktorsko się rozwijać, bo mówię, kiedyś kończyłem to studium aktorskie, kiedyś bardzo mocno też aktorsko działałem, później była przerwa, był sport. Przytrafił się Mister Polski i jakby szedłem różnymi drogami, ale mówię, zawsze były dwie, sport, aktorstwo i mam nadzieję, że dalej uda mi się też rozwijać te dwie drogi. No to ty łączy, bo to jeszcze jest kulturoznawstwo i medioznawstwo. Tak, ja kończyłem kulturoznawstwo w Poznaniu, później byłem na medioznawstwie, a w międzyczasie robiłem właśnie jeszcze studium aktorskie, potem byłem w takiej grupie teatralnej w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Tak. U wspaniałego aktora, pana Henryka Dąbrowskiego, który mnie nauczył bardzo dużo, przede wszystkim poprawnej wymowy, dykcji i wielu innych rzeczy, więc jak mówię, zawsze takie te dwie drogi. No i oczywiście ten sport, który gdzieś tam zawsze ze mną też szedł. A o tej akcji humanitarnej, którą prowadzisz w Afryce, na czym to polega? Może to rozwiniesz? Tak, byłem już 4 razy na misji w Gambii. Pierwszy raz to był kompletny przypadek, dlatego, że znaczy jeszcze na studiach zawsze marzyłem, że chciałbym pojechać gdzieś na taką misję i później jeszcze przed Misterem Polski w 2017 roku udało się pojechać z moim kolegą, który ma fundację. On mi to zaproponował i udało się zorganizować taki wyjazd. I tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło, bo ten pierwszy wyjazd przewartościował wszystko. Później tak pochłonąłem się tym, że pojechałem po kilku miesiącach drugi raz. Niedawno byłem 3 raz i teraz będzie 4. No do tego stopnia, że ze swoją dziewczyną założyliśmy fundację, która zaczyna właśnie swoją działalność teraz, która ma na celu właśnie zacząć pomoc. Zaczynamy od Gambii, od tamtego regionu. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i mam nadzieję, że uda się to rozwinąć na inne kraje też. A powiedz, jak można pomóc? Jak tej fundacji można pomóc? Dokładnie to, co przesyłać, pieniądze, czy raczej zbiórka odzieży? Nie wiem, żywności, lekarstw. Do nas pisze bardzo dużo ludzi. Znaczy zbiórka pieniędzy jeszcze jest niemożliwa, dlatego że fundacja czeka na wpis do KRS-u i dopiero jak zostanie jakby umieszczona sądowo w KRS-ie, dopiero jest możliwość utworzenia konta i zbiórki jakiejkolwiek pieniędzy, więc na razie z tym się wstrzymujemy, ale mamy już mnóstwo ludzi, którzy zbierają jakieś rzeczy, ubrania, przybory szkolne, bo tutaj mówimy o pomocy szczególnie dla dzieciaków w szkole w Busombali i tam jest tak naprawdę
naprawdę potrzebne wszystko, więc mamy już osoby, które mają nawet magazyny, czy takie duże pomieszczenia zapełnione tymi darami. No i teraz to jest kwestia wysłania tego. Będziemy chcieli zebrać pieniądze na wysłanie kontenera. To jest około 15 tysięcy złotych, więc to też nie jest mała kwota. No ale mówię, mam nadzieję, że jak już ta fundacja teraz, bo to już dzieje się właściwie, mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca już zostanie wpisana do KRS-u, będziemy mogli zacząć zbiórkę i wtedy już właśnie zorganizować za kilka miesięcy, może szybciej, jeżeli się uda, taką właśnie wysyłkę z tymi wszystkimi darami. Czym jest dla ciebie szczęście? Czym jest dla mnie szczęście? No to jest czas, w którym czujemy się błogo. Dla mnie szczęściem jest rodzina, no i te chwile spędzone z nią. Muszę się przyznać, że mam nadzieję, że ten tydzień minie już jak najszybciej, i bo już jestem tym wszystkim troszkę zmęczony też, bo miałem bardzo intensywny też tydzień, nie tylko tutaj czas, może powiem tak, konkursowo, ale też w swoim życiu zawodowym z racji tej roli, nowej roli w serialu i też innych rzeczy związanych z tytułem Mistera Polski, więc mam nadzieję, że jak już przyjdą święta, to będę miał czas, żeby spędzić z rodziną i właśnie dla mnie to jest to szczęście, czyli ten czas, w którym mogę być razem ze swoimi bliskimi, no i świętować, cieszyć się. W Poznaniu czy w Warszawie? W Poznaniu, tak. W Poznaniu, no i trochę pewnie w Świebodzinie, bo moja dziewczyna pochodzi ze Świebodzina, także też niedaleko od Poznania. Tak naprawdę to jest 90 km autostradą. Polskie Rio de Janeiro, jak ja to nazywam, bo tam jest figura Chrystusa, ta ogromna, taka, która stoi. Więc będzie trochę pewnie w Poznaniu i trochę w Świebodzinie. Czego ci życzyć teraz na te wybory? Czego mi życzyć? Tego, żebym zaprezentował siebie jak najlepiej i zaprezentował Polskę jak najlepiej. Może właśnie, bo tu trzeba powiedzieć jedną rzecz, nie siebie, bo jakby ja jestem tam Poland, tak? Czyli ja reprezentuję Polskę i żebym jak najlepiej zaprezentował Polskę i żeby nasz kraj też z jak najlepszej strony pokazał się tutaj teraz podczas tego zgrupowania, no i także podczas całego telewizyjnego show. Mhm. Dziękujemy i życzymy powodzenia w Granicy Zdroju. Się spotkamy. Dziękuję bardzo. Życzę miłego popołudnia. Dziękujemy. Nie, no, szukam, no, 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 no,